Ciao, ty piękno osobo. Czy jesteś też ciekawy, dlaczego Warszawa jest to taka trochę street foodowa pustynia, nie? A pomimo tego jesteśmy dzisiaj w bardzo wyjątkowym miejscu. Jest to Nocny Market we Warszawie. Nocny Market jest to przeciekawe miejsce, gdzie się gromadzą ponad 20 stanowisk foodowych z różnych knajp, jedzenia, street foodach. Różne też kuchnie azjatycka, włoska, polska, brazylijska. Nie możecie sobie wybrać to, co chcecie i koniec. Wcinacie, no. Czas to odkryć. Widziałem ten grill brazylijski. Całkiem dobrze to brzmiało. Zaczynamy od tego? Dobra, od mięcha zaczniemy. Ty, no, jest zestaw za 210 zł. Dadzą mi po prostu, nie wiem, człowieka na grillu. Sam nie wiem. Wołowina pikania? Nie wiem nawet, co to jest. Ananasa. Ale przynajmniej to nie jest na pizzy. Tak mięszyście, tak soczyście. Nie dla weganów. Są też serca drobiowe. Co? Nie? Nie? A może będą polecać? What do you recommend the most? Okay. And what about the heart? The heart? Good? Bierzemy? Musisz spróbować. Pikaja, te serca i alcatra. Danie wygląda takie trochę, tak jakby czapnęli po prostu tym mięsem, tak stołówkowo. Nie pachnie dobrze jak takie mięso z grilla. No, słyszę, jemy to od razu, po tym jak nam to podali, jest zimne trochę. Zapłaciliśmy za to 85 zł, co jest dużo. Ja myślę, że kultura street foodu w Polsce jest taka, że to jest ekskluzywne, bo jest tego mało. No właśnie, no właśnie. Masz rację. No powinno być właśnie odwrotnie, że ja przychodzę i za marne pieniądze sobie jem pyszne danie. Mięso jest bardzo miękkie. Czuć tą dymność tego grilla. I ten sos tutaj obok to jest z fasoli. Troszeczkę groźnie to wygląda, bo jest takie czarno-brązowe, no trochę jak takie kubsko. Ale to jest bardzo tradycyjne w ogóle dla Ameryki Latino, jak się mówi. Nie, to Meksyk. No w Meksyku też. No, to się nazywa frijoles. Frijoles. Mamy tutaj eksperta z krajów amerykańsko-dolnych. A te serducha? Zobaczymy, czy skrawną moje serce. Serca to najlepsza z tych wszystkich dań. I one same w menu są też najtańszą pozycją. Chyba tam 15 zł, 12 sztuk. A smakują... Czyli to serca? Moje. No ale fryty, jak to fryty? Chyba w makro takie sprzedają. Serce to jest to, co najbardziej skradło moje serce. Sałatka według mnie niepotrzebna. Miks sałat. No nie, bez komentarza. Reszta tej mikstury smaczna. Czy warta 85 zł? No myślę, że da się znaleźć za niższą cenę. Bardziej nas zaskoczy smakiem, teksturą, pomysłem. Frytki. Niedobre. Frytki niedobre? No. Dobre. Dobre. Dobre, no, zimne. Sam tłuszcz jest. Zajebiste frytki. To są serca? Ale czyje? Z kurczaka? Z kurczaka. Ale to pachnie jak wątróbka. Pachnie jak wątróbka, to ja nie jem. Nie, nie, nie. Spróbuj, nie. Zobacz. No. To jest serce? No. Dobra, na koniec ma posmak wątróbki. Ej, rzeczywiście, bardzo spoko. Szczerze, za taką ilość, to 85 zł, to jest naprawdę kupa pieniędzy. Czym więcej człowiek grzebał, tym więcej było jakby tej fasolki. I jeżeli ktoś ma ochotę na mięso, chce troszeczkę białka po prostu, to jest to no, dobry wybór. Ale za taką cenę myślę, że możemy dostać coś... Lecimy dalej z wyborem. To co? Tajny makaron? Żeby nie było, że mnie rozpoznają podczas zamawiania makaronu, to wyślemy Ole, żeby zamówiła makaron. Carbonara, jeżeli jest. I zobaczymy, czy sobie poradzą ze zadaniem. Jesteś gotowa na tajną misję? Nie możemy powiedzieć nic złego o tej carbonarze, bo pan był przesłodki. A dlaczego był przesłodki? Był taki miły. I się uśmiechał.
Ale boję się, że widzi nas stąd, wiecie? Nie dostałam Pikacza, powiedział, że mnie zawoła. Szczerze, jeżeli to ma być zamówienie na makaron, a la carbonara lub jakikolwiek makaron, no to nie mieć Pikacza to jest no, trochę minus, ponieważ możesz się spóźnić i krem do carbonary będzie już zimny, zgęszczony. No zobaczymy, może smak wszystko zrekompensuje. Kto wie? Kto wie? Co? Pan powiedział, że dobry wybór. No dobra. Czekamy na ten nieskończący się makaron. Przypominam też, że street food to jest szybkie jedzenie. Przychodzisz, zamawiasz, ciach, ciach, jest zrobione, nakładane, podane. Bez żadnych ale. O! O! Ale skoczyła. Normalnie fikoka. Zrobiła backflipa. No pachnie, pachnie. Ładnie. Ale ten pan jest taki miły. Nie oceniamy pana. Dali nam aż 3 sztuce. Nie, sama sobie wzięłam. A, sama sobie wzięła. Ale że ukradłaś? No chyba tak. Okej. Okay. Wytniemy to. Ty, to się je. Oh my god! To jest gigantyczny plus. No ale to stało na tym i teraz to dotykasz. Ja to chyba tu położyłam. No tu położasz, ja zjem tylko górę. A. Można to zjeść i to jest eko. A jak to smakuje? Jak chlebek czołowy. Serio? No. Pachnie dobrze. Wygląd street foodowy, nawet ładny bym powiedział. Guanciale, duże kawałki, długi makaron, piękny się prezentuje, ale jest najbardziej niewygodny do zjedzenia, zwłaszcza jako street food. Wolałbym takie rigatoni, może nawet pynny, nie na bardziej się nadają pynny do carbonary, ale na pewno bardziej niż takie fettuccine. Na razie makaron z dużą ilością sera. Ja chcę zobaczyć ten krem. Gdzie jest ten krem? Maciej, widzisz ten krem? Pamiętaj, że pan był miły. Dobre. W sensie czuję, że jest ten krem, ale ono jest schowane pod spodem, nie? Muszę do niego dotrzeć. No faktycznie niewygodne jak na street food. Cholera. Klucz do kluczowego street foodu to jest też łatwizna w zjedzeniu. No musisz to zjeść jakby na ulicy. Na street, nie? No. W buzi wiadomo, czujemy te smaki, czyli ten ser, to jajko, mięsko, ale w wykonanie to tutaj jedyne co dobrze jest wykonane to jest makaron i w sumie straciliśmy Olę. Masakra. Makaron jest dobrze gotowany. Na granicy z al dente przechodzi test gotowania makaronu, a ten krem jest pod spodem, już go widzę. Za mało gęsty. Nie jest krem, tylko jest takie wodniste. Prawie tak jakby podali surowe jajo. Nie skoagulował się, nie zgęstniał. Został po prostu ser wymieszony z jajkiem. Nie widzę, żeby była jakaś kolejka wyjątkowa tam, czyli mieliby jakby co czas, żeby to zrobić. Plus czekaliśmy na to z 20 minut. Ale dodać więcej sera, dłuższą obróbkę termiczną sosu i wtedy by to wyszło tak jak trzeba, jak się to robi we Włoszech. Carbonara, no nie jest z tych dań turbo super łatwych dla większości osób w Polsce, a nawet kucharzy, z tego co widzę. Ale jak już się decydujemy na podanie to, no to troszeczkę więcej uwagi. I możecie sobie to obejrzeć na wszelkich moich przepisach. Ile zapłaciliśmy za to? 4 dyszki, 39. Co, za dużo? No, za 40 zł, za carbonarę. W sumie malutka jest też. Jest malutka i za taką cenę to ja oczekuję już, żeby był carbokrem. Bo inaczej sobie pójdę, no przepraszam, że ja to powiem po raz tysięczny, ale pójdę sobie do Wabeny, no to dostanę taką carbonarę, jak w niektórych miejscach w Rzymie nie podadzą aż taką dobrą, nie? My, fanatycy Wabeny, byłem tam cały jeden raz, ale wiesz, siadło, nie? Wiem z czym, do czego porównywać. Rozwodniony jak cholera. W smaku jest okej, okay, jest pieprznie, fajnie, lubię. Ale nie ma podjazdu do Wabeny. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Bo najadłbym się tym, całą michą. Jeszcze zjadłbym miskę. Co bierzemy? Fo czy w obędzie zupowo? One photon Hanoi and that's all. Is this spicy? Yeah. So no, it's okay. Thank you. And there is no broth? No, it's like a mix. So ah, okej, okay, okej, okay. Ja myślałem, że fo będzie, z zupka. A co, wziąłeś fo na sucho? Fo na sucho. No co, mały, no co? Hot doga zrobimy. Bardzo dobrze pachnie. To jest mięsko. Wygląda bardzo ładnie. Jest kolendra, to orzeszki,
sałatka, pędy. Jakbym czuł ten smak wietnamski uliczny. Jeszcze jak sobie tak wszystko wymieszam, ta kolendra, ta marchewka, te nudle pod spodem. Ale twój wietnamski nie pozwolił ci zamówić pho jako zupy, no. Tylko masz pho na sucho. Ale oni mają tylko jedną pozycję pho, więc chyba tylko na sucho podają. Za to całość zapłaciliśmy 41 zł. Czuję się lepiej w stosunku ilości i jakości do ceny w porównaniu do makaronu poprzedniego z carbonarą. Jest to bardzo wygodne, łatwo się to bierze. Nie ma takiego sosu, co chlapie na lewo, na prawo. Znam to miejsce jako restauracja tam na ulicy, nie pamiętam, Twarda chyba. I tak jak smakowało mi zawsze u nich jedzenie, to smakuje mi też ich street food tutaj. Poczujecie się jak w takim Wietnamie hanojskim. I co najważniejsze, nie rozmawiają po polsku. Po angielsku jest tylko jedna osoba, która gada, a reszta to są sami Wietnamczycy. Czyli autentyczne, prawdziwe jedzenie. Ale pan właściciel mówił troszeczkę po polsku. Tak? Tak. No to sorry. Ale gorzej od ciebie. Ja byłem w Wietnamie i tam to jedzenie mi bardzo nie smakowało. Wietnamsko. No mówię, że ci nie smakowało w Wietnamie. Rzeczywiście. Ale to dobre, wietnamskie dobre. Dobre. Dziękujemy. Wniosek jest taki, że chyba jedzenie wietnamskie by mi bardziej smakowało. Jest takie delikatniejsze i mniej przypraw. Pani proponowała taką ostrą posypkę, a Mateo powiedział nie. No spicy, no spicy. Nie. A co, ty lubisz spicy? Ja nie lubię, więc ja jestem zadowolony. Ale tak ciut by mogło być jeszcze ostrzejsze, nie? No troszeczkę, nie? Tak, mogłoby być ciut ostrzejsze, ale to preferencje klienta. Ach, ta włoska krew. Tam robią pizzę. No to idziemy. Trzeba przetestować. Koniecznie, ale ich zjem. Czekaj, czy mam hawajską. Mam nadzieję, że nie, no. Dobra, testujemy. Włoski strajk. Zobaczymy, jaką pizzę proponują. Arancia bandita. Ja myślę, że ananasana. Ananasa, ananasana. Jedna ananasana? Z ananasem? Ananasana? Ja przecież ty nie lubisz pizzy z ananasem. No nie, może zmienię zdanie. Czy polecacza ananasana? Co? Niemożliwe. Polecamy, no. A dlaczego? Bo jest tłuściutkie, pikantne, no. I nieszablonowe. Ale dla ciebie to raczej bym to odrzucił z mędrą, tak? Którą się inną wybrał. Skoro skarmelizowana ananas, to może? No nie, no musimy ananasana spróbować. Skoro ananasaka? Jest, no lecimy z tym, zobaczymy. Zamówiliśmy ananasana, ryzykownie. Polecali nam inną pizzę ze względu na mój stosunek do ananasa, ale skoro troszeczkę jedzenia testujemy dzisiaj, to bierzemy jedną pizzę i ryzykujemy na całość. All in. Dziękujemy. Powiem tak. Pachnie dobrze. Ciasto jest ładnie wykonane. Tak napolitańskie ciasto. I szczerze, po prostu kompozycyjnie, wyglądowo, ładnie się to prezentuje. Omijając to, że jest ananas, nie? Jest troszeczkę mało tego creme fraiche'u jako sosu pod spodem. Brakuje mi, żeby to było na całej pizzy. I zobaczymy, jak to smakuje z tym ananasem. No jak tam? Bo coś długo, nic nie mówisz. Jest pikantna. Jalapeno. Powiem tak. Nie, jest źle. Myślę, że to, że jest pikantna ta pizza, czyli że jest jalapeno, przyczemnia tą zazwyczaj za dużą słodycz ananasa i się to całkiem spoko komponuje. Wiadomo, ananas największy wróg pizzy. Tutaj jakoś pasuje. I myślę, że to jest głównym powodem jest ta pikantność i ten pysto tutaj tam położone. Ten karamelizowany ananas, pomimo tego, że są inne kawałki naokoło, to bym nie dał tylko na środku, bo jest gigantyczna różnica między karamelizowanego i tego, powiedzmy, bardziej normalnego. Gdyby wszędzie był karamelizowany, to by było nieco lepiej. I gdyby ten pysto też było troszeczkę jego więcej tu i tam, za tą pizzę zapłaciliśmy 38 zł. Czy bym ją polecał? Bym ją polecał. W tym przypadku pasuje. Jest dwa razy tańsza niż brazylijskie mięso. To znaczy, że
Za cenę tego mięcha macie dwie pizze i dwie osoby mogą się najeść. A kto nie kocha pizzy? No kto nie kocha? No kto nie kocha? Ale ja ściągam jalapeno. Czy powinienem? Czego? Jalapeno. Ty nie słyszałeś, co ja mówiłem? Słyszałem, że to dobrze gra z ananasem. Tak, musisz spróbować. No dobra. Ja też żałuję, że to zjadłem. Ale pasuje. Ja też żałuję, że to zjadłem. To jest taka trochę plain, taka, że płaska troszkę, a to ciasto jest największą bazą tego. No bo w sumie nie ma sosu żadnego. Genialna jest ta pizza. 10 na 10. Ale ja bardzo lubię połączenie jalapeno z ananasem. Ej, powiem, że naprawdę też jestem w szoku. Bardzo dobra. To nie ma nic wspólnego z hawajską, poza tym, że jest ananas. Dokładnie tak. No, super, super, approved. Ola, coś jeszcze? Poproszę jednego tosta pistacjowego. Ale on jest na słodko czy na słono? Na słodko. Na słodko? No to... to. On jest pistacjowy, ma malinkę na górze. Dobrze, dobrze. Mniej więcej za ile? 80 minut pewnie. 80 minut. Nie, dziękuję. Ej Siri, timer 8 minut. Miejsce, co robi tosty, był z pistacją. Są też wytrawne, a ten z pistacją jest słodki. Wziąłem tost pistacjowy słodki. Zapłacono 25 zł. Zaraz zobaczymy, co z tego będzie. Jestem ciekawy. Tost na słodko? Ja takie jadłem w dzieciństwie w ogóle. Sushi burger, bo chciałem burgera, a jak szliśmy za kątki świata, więc mamy połączenie dwóch światów. Czuję się w ogóle, jakbym był w Azji trochę, nie? Że to jest chaotycznie, brudno, czasem śmierdzi, czasem pachnie. Jest wszystko tak ręcznie, czuć ten pot w daniach, hot pot. No, taka nazwa dania. Dzień dobry. Jeden łosoś surowy. Już, o Jezu, wow. Dobra, to już dzwoni, pro, oddaję. Dziękuję bardzo. Widzisz, jak zamawiasz surowy, to dostajesz surowy. Już gotowy, nie trzeba czekać. Tak to można żyć. W międzyczasie tost pistacjowy jest gotowy, czyli odbieramy i próbujemy te dwa dania razem. I cały czas śmierdzi tym serem francuskim. Ja nie wiem, no. Powinni to stanowisko dać grzesz w kąciku, daleko od wszystkich, bo inaczej niszczą kubki smakowe wszystkiego tego, co się je. Normalnie jak Francuzi. Gdzie Ola? Krzyknij! Ola, Ola! Dobra, czekamy. Hola, señorita! ¿Cómo estás? ¿El muchacha? ¿El la cucaracha? Znam hiszpański tak jak ty znasz włoski. ¿Dónde está el sanitario? To się dogadamy. No. Też szukasz? No. Czas na burger sushi. Sushi burger. Jest to po prostu kanapka z ryżem, łososiem w środku, tak jakby to było sushi, nori i to wszystko panierowane i smażone na głębokim oleju. We Włoszech się mówi, że nawet smażony kapieć jest dobry. Nie może to być złe, w żaden sposób. W zapachu suszowo. No nie wyglądasz, jakbyś był zachwycony. Smaku to tak niekoniecznie wyjątkowo jak brzmi, bo sushi burger brzmi bardzo, bardzo wyjątkowo. Ale smak to jest taki standardowy. Ryż, łosoś, chrupiąca panierka i koniec. I na pewno zjemy w miarę zbalansowane danie, bo mamy węglowodany, mamy białeczka i zdrowe tłuszcze, omega, nie? I za tego sushi zapłaciliśmy 49 zł. Co jest już, wiesz, taka potężna cena jak na sushi. Ale bardziej chodzi o smak, nie o produkt sam w sobie, bo ryż jest spoko, ryba jest spoko. Brakuje mi taki, wiecie, taki akcent, czegoś więcej, żeby rzeczywiście powiedzieć, że sushi burger jest warto, żeby był burgerem. Ale tu jest jeszcze sosik jakiś. Me? To jest naprawdę niedobry sushi burger, bo są lepsze, ale to jest niedobre. Bida. Strasznie płaski smak, nic tu nie czuć prawie, nie? Zero smaku prawie. Ten sos jest w miarę okej. Jakby dali ten sos do środka, to bym w ogóle inaczej ocenił tego burgera. Jest? Jest? Ale to chyba nie ten sam. Może ten za mało sam. Tego sosu. Może za mało. Nuda jak nie wiem co, nuda. Tu jakichś dodatków jeszcze, no tu jest tylko łosoś i co, i jakaś... Ocena mech. Twoja?
Dotarliśmy prawie do koniec tej podróży, ponieważ na sam koniec mamy deser, tost pistacjowy z malinami. A teraz próbujemy to stanowisko, które w porównaniu do innych jest trochę tak mniej zwiedzane. Ma mniej tych neonów, światełków i dlatego myślę, że mniej się rzuca w oko. To jest, bym powiedział, pistacja z tostem, a nie tost z pistacją. Jest tyle tej pistacji, kremu pistacjowego, malin, posypki, że naprawdę sama pistacja, to jest plusem. Roję sobie to i z tego tosta wychodzi jeszcze więcej pistacji. To jest ładny tost, smażony na maśle, z gigantyczną ilością pistacji wszędzie. Jest bardzo przyjemny. Szeplutki odrobinkę. Ten krem pistacjowy nie jest taka Nutella pistacjowa, co normalnie zjesz trochę i jest też przesadzony, tylko jest tak subtelnie, delikatnie słodka. Fajne, że są rozkruszone pistacje na to, czyli dodają tą chrupkość, natomiast ta malina balansuje wszystkim lekką kwasowością. Za to cacko zapłaciliśmy 25 zł. 26. O! Za to cacko zapłaciliśmy 26 zł. To jest 5? 25 zł. Jak jeszcze ktoś mi tu powie, nie, 24. 25 zł. Jest to okej cena w porównaniu do wszystkich innych stanowisk i w porównaniu do tego, ile pistacji tutaj dostajemy. Pyszne. Myślę, że nie mogło być lepszego zakończenia tej podróży street foodowej tutaj na Nocy Markecie niż takim pysznym deserem jak ten tost pistacjowy. Naprawdę mega zadowolony jestem. Jak? Ja pierniczę. To jest takie dobre, że tak jak na przykład bardzo nie lubię słodkich obiadów, to mógłbym to zjeść jako słodki obiad. To jest tak bogate w smaki, szczególnie po tym burgerze. Przepyszne. Chciałem powiedzieć, że bardzo dobre było to pistacjowe. O, naprawdę pyszne. Takie miłe zakończenie całej tu podróży stanowisk. To pistacjowe, mua, pycha. Wszystkich stanowisk nie spróbowaliśmy, bo nasze żołądki nie dadzą radę. A jak tu przyjdziecie, to spróbujcie i dajcie znać, jakie inne smaki sobie odkryliście. My się widzimy w przyszły wtorek o 18. I jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to koniecznie obejrzyjcie też tutaj inne odcinki, bo są przepyszne i prześmieszne. Ciao!